Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Jasińska, jestem kucharzem i trenerem kulinarnym. Dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak wykorzystać grill gazowy i przygotować słodkości, bo na grillu nie robimy tylko mięs i warzyw, ale również możemy przygotować słodycze. Dzisiejszym przepisem będzie brownie. Brownie czekoladowe, nie znam nikogo, kto nie lubi brownie. A co do tego brownie potrzebujemy? Potrzebujemy gorzkiej czekolady oraz masła. I w normalnych warunkach w kuchni byśmy tą czekoladę oraz masło rozpuścili w garnuszku. Ale że mamy grill gazowy, to rozpuścimy tą czekoladę oraz masło bezpośrednio w formie, w której będę to brownie zapiekała. Rozpoczynamy od tego, że wsypujemy czekoladę do naszej formy oraz dodajemy do tej formy 100 g masła. Całość układamy na płycie w grillu gazowym, tak żeby nam się rozpuściła i przystępujemy do dalszej kolejności składników, żeby wymieszać to, co potrzebujemy do brownie. Czekolada z masłem już nam się rozpuszcza, więc dodajemy jaja. Potrzebujemy rozbełtać ze sobą 3 jajka oraz 1 szklankę cukru. Ja używam w moich wypiekach cukru trzcinowego. Nie jest on co prawda zdrowszy od cukru białego, ale ma dodatek melasy, a melasa ma takie śladowe ilości selenu i wapnia, więc zawsze sobie to wmawiam, że jest trochę zdrowszy. 3 jajka dodane. Dodajemy 1 szklankę cukru. I całość mieszamy. Brownie jest takim specyficznym ciastem, do którego dodajemy również sól. I o ile mogłoby Ci się wydawać, że sól do ciasta, natomiast bardzo fajnym połączeniem jest właśnie słony karmel, dlatego że słoność podkreśla słodycz. I dlatego w brownie, jeżeli chcemy, żeby ta słodycz była taka wyrazista, to potrzebujemy właśnie odrobinę soli, którą teraz dodaję. Żeby nam brownie fajnie wyrosło, potrzebujemy również proszek do pieczenia, który teraz wsypuję razem z mąką. Czyli daję 3/4 szklanki mąki oraz jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i mieszamy. Jak widzisz, to ciasto jest ekspresowe w przygotowaniu. Czekolada z masłem nam się rozpuszcza, a w międzyczasie możemy się zająć przygotowaniem pozostałych składników. Lubię dodawać do ciasta odrobinę oleju bezwonnego, a takim olejem bezwonnym, który stosuję w moich wypiekach, to jest olej z pestek winogron. Nie zmienia on smaku, nie wpływa on właśnie, nie czuć wtedy takiego trochę rzepaku czy słonecznika, tylko właśnie jest on bezwonny, co genialnie łączy się właśnie ze słodkimi składnikami. 2 łyżki oleju. Lepiej nam się będzie mieszało to masę, jeżeli dodamy właśnie ten olej. Ja w swojej kuchni lubię używać wanilii, ale możecie tutaj również dodać cynamonu, kardamonu, w zależności od tego, jakie przyprawy lubicie dawać. Wanilia nie jest ani słodka, ani wytrawna, ale genialnie uzupełnia się właśnie z gorzką czekoladą. Baza do ciasta gotowa. Sprawdzam teraz, czy moja czekolada i masło się rozpuściły. Czekolada z masłem już się zaczęła ładnie topić. Ważne, żeby masło z czekoladą nie miało bardzo wysokiej temperatury, dlatego że tłuszcz kakaowy i masło kakaowe zacznie się palić. Więc w momencie, kiedy czujecie, że ono się zaczyna topić, warto wtedy podejść i wymieszać, tak żeby temperatura rozpuszczonej czekolady rozpuściła tą czekoladę, która się jeszcze nie rozpuściła. Dzięki temu nie doprowadzimy do palenia się czekolady. Czekolada rozpuszczona. Przekładam naczynie i dodaję teraz pozostałe składniki, czyli wymieszane jajko z mąką, z wanilią, z proszkiem do pieczenia. Całość dodaję do czekolady i równomiernie mieszam, tak żeby mi się połączyło z moją czekoladą. Porcja, którą przygotowałam, to jest taka porcja dla małego łakomczucha, czyli dla mnie, ale jeżeli chcecie wykarmić taką większą ilość osób, no to wtedy polecam pomnożyć wszystko razy 3, i wlać to do żeliwnej formy. Cała masa dodana. Teraz trzeba tylko to dokładnie wymieszać. Bardzo lubię do brownie dodawać świeże owoce i na górę możecie wrzucić garść malin albo garść borówek. Ja użyję dzisiaj borówek, będzie taki brownie po amerykańsku. Posypuję po górze, te borówki i tak się zapadną w tym naszym brownie.
Ja używam formy żeliwnej albo formy ceramicznej. W wersji, kiedy robię mniejszą porcję, używam formy kuchennej ceramicznej, którą włożę do formy żeliwnej, ale dokładnie tak samo jak wcześniej powiedziałam, możecie użyć formy żeliwnej jako waszej formy do zapiekania. Na ruszcie żeliwnym mamy wkład, którym wyciągamy, a na jego miejsce wkładamy misę żeliwną, która jest wyłożona grillem, dzięki temu forma ceramiczna nie będzie leżała bezpośrednio na spodzie, więc od spodu brownie się nie będzie przypiekać, ale będzie się równomiernie opiekało dookoła, dzięki temu będzie bardzo kremowe i lekko lejące w środku, czyli tak, jakie powinno być brownie. Forma musi być nagrzana do 180 stopni, dokładnie tak samo jak grill, więc zamykam na momencie grilla, żeby się forma nagrzała i za chwilę umieszczę w formie ciasto. Forma i piekarnik są nagrzane do 215 stopni. W momencie, kiedy otworzę grilla gazowego, to ta temperatura zacznie spadać. Dlatego 200-215 stopni jest optymalne do tego, żeby włożyć ciasto do piekarnika, czyli naszego grilla gazowego. Natomiast warto je piec w około 180-200 stopniach. Dzięki temu czekolada nie zacznie się palić, ale właśnie będzie kremowa jak samica. Wkładam ceramiczną formę do żeliwnej formy z grilla gazowego. I zamykam. Mamy 20 minut dla siebie. Po 25 minutach brownie nie było jeszcze do końca zrobione, więc ja przeciągnęłam swoje do 35. Jak widzicie, już jest pięknie upieczone. Co prawda zaczęło mi wychodzić na spacer, ale zupełnie się tym nie stresuję. Te kawałeczki są fajnie przepieczone i będą chrupały podczas jedzenia. Natomiast, jako że jemy oczami, no to musielibyśmy to brownie troszkę udekorować. Możemy je obsypać cukrem pudrem. I po górze dodajemy oczywiście jeszcze dodatkowo świeże owoce. Tak jak dodałam borówki do środka, to fajnie jest jeszcze wrzucić te borówki na górę. Pamiętajcie o tym, że brownie to jest taki czekoladowy zakalec, więc nawet jeżeli w środku nie jest idealnie dopieczony, tylko ta czekolada płynie, to myślę, że efekt Was bardziej usatysfakcjonuje, niż jeżeli będzie suche i dopieczone. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do tego, żebyście zrobili swoje własne brownie na grillu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.